Proszę Państwa, no, trwają debaty nad tym, jak ten stół tam wpakować. On naprawdę, proszę Państwa, jest ciężki. Niech Państwo wierzą. Jest wokół niego tak, no, około 10 ludzi nawet i to wcale nie jest łatwe go tam będzie wpakować. Pan tutaj z Gazety Wyborczej też to uwiecznia na wieczną rzeczy pamiątkę. No ja też, bo to jest moment historyczny, proszę Państwa. No, ten mój stół bilardowy z tej świetlicy Hades pojedzie sobie w inne miejsce. Ale, proszę Państwa, ja mam nadzieję, że on tutaj niedługo wróci, że naprawdę to jest takie pyrrusowe zwycięstwo tutaj dyrekcji szkoły i starostwa. A wiedzą Państwo, że ten Pyrrus, to był zdaje się rzymski wódz, to on odnosił takie zwycięstwa, że potem żałował, że w ogóle je odnosił. Także pyrrusowe zwycięstwo to znaczy takie zwycięstwo, które się komuś nie opłaca, które się przy tym trzeba zobaczyć klęskę. Więc sądzę, że zwycięzcą tutaj będą wolontariusze, czyli dobra wola zwycięży po prostu to, co się tutaj dzieje. No, niech Państwo patrzą, tutaj trwają nawet nadal narady, jak to wszystko uczynić. To naprawdę nie jest lekkie. No, niech widzą Państwo, o, tak. Aha, jeszcze ktoś przyjdzie, to nie. W tej chwili jest 6, 7, 10 ludzi jest. 10 ludzi. Źle mówię, jest teraz 7. 7 mężczyzn, no i jeszcze są kobiety. Ja wspieram tak duchowo i no i muszę filmować, no nie mogę tego ciągnąć. Dlatego, że ktoś to musi, proszę Państwa, filmować. Pan dziennikarz to teraz cyka tutaj ładne zdjęcia. Ja Państwu pokażę, jak ta dramatyczna sytuacja wygląda z różnych stron. To naprawdę nie jest lekko. Tu mogą nawet zginąć ludzie przyciśnięty tym stołem, ale wszystko się udało, proszę Państwa, tak? Wszystko się udało, pan cyka zdjęcia. Tak, wszystko się skończyło dobrze. No, proszę Państwa, och, co za ulga. Co za ulga, jeszcze został tylko stół tenisowy, steperek i taka zamrażarka. Ta zamrażarka to jest nam niezbyt potrzebna, ale niech będzie. Nawet ta zamrażarka, proszę Państwa. No, proszę Państwa, na razie się rozłączę, bo dość emocji.